Cześć, ja jestem Adam i witam Was na moim kanale. Kontynuujemy przygodę w grze Elden Ring. Gramy w kooperacji z Monsoon Ninja. Siema. I kontynuujemy naszą podróż na bossów, aby jak najszybciej odblokować sobie przejście do dodatku. Lecimy. Prowadź dalej. O, ale mi wszedł w plecy. Zwykły brudas. A wielki usiadł go, co? I tutaj jest gdzieś to wejście do kanałów, nie? Tak, to kanały to akurat wiem, gdzie są. Czekaj, co oznacza, może będzie mi tu gdzieś, o. Ja to z tobą tylko przedmiot podniosę. Za pierwszym razem, jak ja się dowiedziałem, że po tym smoku trzeba wejść, żeby przejść dalej. No ja to odkryłem w sumie przez przypadek, nie? Bo jak robiłem stolicę, to chciałem ją wyeksplorować sobie, bo tu level to szły tak, że... Bo tu można? Nie, tu nie można. Może tyle tych łuków runicznych teraz się znajduje, to się przyda. No idealnie będzie na walkę ten z tą Melanią. Żwir. Żwirek i muchomorek. Jak myślisz, dlaczego Sony nie zapowiedziało dodatku do Spider-Mana nowego? Nie wiem. A ja ci powiem, że tak się wsłuchuję w te wszystkie opinie i wielu ekspertów mówi, że to może być powód, że zapowiedzą go z PS5 Pro. Że to będzie Tak. taki startowy... No bo jednak no, nie ukrywajmy, Spider-Man 2 wyciąga maksa z konsoli, nie? No. I tu przyznaję rację. Doi już konsolę naprawdę mocno. Co, źle poszliśmy? Nie, tylko myślałem, że tu jest jakaś drabinka. Nie. Gargulce. I dlatego możliwe, że dodatek może być naprawdę startową częścią. Ale to zobaczymy, bo kurde, no dziwne, że nie zapowiedzieli, nie? Szczególnie, że on miał być latem. Co myślisz, że będzie bez marketingu ten dodatek? No nie, no będzie wielkie boom. Chyba, że jest... Nie jest takim... cudownym wypałem, jak wszyscy myśleli. Nie, Insomniak dowiezie. Dobry. Nie no, Insomniak to tak, tylko że wiesz... Może się już temat trochę przejadł, może... Chyba, że jest plan na osobną grę i dlatego na razie nic nie robią. Że nie będzie DLC, tylko osobna gra. No myślę, że tak mogą zrobić, nie? Jak był Miles Morales... To tutaj będzie Venom.
Ale ogólnie było w planach, nie? Było. Dlatego no wszystko tu, kurczę, jest takie. Nie wiem, czy. Bo spodziewali się ludzie nie z State of Play, tylko PlayStation Showcase, nie? A zrobili State of Play. No, które według mnie było kiepskie. No mi to tylko ten tak Monster Hunter trochę, z tego co przyjrzałem gry. I to też nie wiem, czy chyba skuszę się na niego, bo tego Monster Huntera poprzedniego to mam, nie? I mam w nim chyba ze 200 godzin. No, ja na niedzielę czekam mocno. Co w niedzielę? Będzie zapowiedź nowej części Call of Duty. A, no tak, zapomniałem. Mi już te Call of Duty to już było. O, jest. Wzmacniasz? Czy co robisz? Nie, już tylko fiolkę wypiłem. Nie wiem, co na niego wzmacniać, widzę. Po Godfreyu. Sakwa na talizman. Super, przyda się. I teraz co? Tu wyjściem na wprost? Nie, po gałęziach Po gałęziach do góry, nie? do góry, no. No to w takim razie się spotykamy. Czekaj, coś miałem zrobić? Się tutaj błyszczy. Komnata. Butelki. O, mogę dodać ładunek. Przydzielenie. 7-7. Dobra, talizman jeszcze. O, jaki teraz talizman? Miałem to ubrane. Mam medaliony, nie? Zwiększa siłę, zręczność, wiarę. Nie mam od inteligencji. Dobra, weźmy sobie ten na razie. I po korzeniu, tak? I moje ulubione skakanie. Pamiętasz, jak się wchodziło tu na ten korzeń, na tym balkonie? Czekaj, aż sobie przypomnę.
Inkantacja, może spróbuj tego. Już Nie, się cofnę. to nie z tej strony się wchodziło. Dobra. I teraz tutaj, tak. A nie, muszę anulować, to nie. Bo twój znak gdzie będzie? Komnata sypialna królowej. Aha, czyli następny punkt. Te dachy to zwiedzę później. I teraz od razu boss będzie, nie? Kolejne. O ty. O ty. Błogosławieństwo złotego drzewa. Zima runę i już się przyzywamy i lecimy na bossa. Starczy? Faktycznie była mała runa. Takie drobne nalody bardziej. To też nie za wiele. Zobaczmy, czy starczy. Starczy. Dobra. I dajemy w inteligencję. Mamy znak. Typowy speedrun po bossach, nie teraz? Tak. Bez eksploracji, ale no, to będzie do robienia akurat, nie? Pewnie przed tym bossem już też chcesz wzmocnić się. No, mogę się wzmocnić. Bo ja kojarzę, że tu chodziłem do niej kilka razy chyba. Tu też będziesz miał chyba złoty znak do przyzwania. Millicent dalej. Melina. O. I to brać, czy nie ma sensu? Możesz wziąć ją do pomocy. Boss będzie miał więcej życia. Myślę, że tak. No to będzie fajnie. Dobra, możemy lecieć. I cutscenka. Gdy ci powiem, tak brakuje mi czasu na granie, a mam taką ochotę na kilka gier, że normalnie. No jeśli dobrze pamiętam, no to ty Spidermana jeszcze odgrywasz, nie? No trochę pograłem w tą dwójkę, jak szczerze. Bardziej mnie kusi chyba zacząć od pierwszej części remasteru i zrobić wszystko po kolei sobie, nie? Remaster Miles Morales, Morales tak? i dopiero dwójeczkę wtedy, nie? Ale muszę pograć tego Assassin's Creed Rogue, żeby zobaczyć właśnie tą historię, bo kurde no. Nie ograłem, a nie wiem, czy jak to jest z wersją remasterowaną, czy ona jest na płycie. Ona też ma trochę nawiązanie do tego, do Unity, nie? Tak? Jest i ona dosyć tania, ta remasterowa. To się nie ma co przejmować. 6 dyszek, to co to jest? Na płytce. Już wiem, czemu do niego szedłem tyle razy, nie? Spoko. Cwaniaka.
Jest. Jest. O, całkiem sprawnie poszło. Jednak to dobra kooperacja, dobra kooperacja. Wielki run Morgota. I wizerunek króla Omenów i 90 tysięcy run. I tam jest zablokowane złote drzewo, nie? Dokładnie. Ale najpierw musisz, wiesz, dotknąć, żeby się dowiedzieć. Zatnij ściany cierni. Nieprzeniknione ciernie odrzucają wszystkich. Nikt nie może wkroczyć do złotego drzewa. Dobra. I punkt łaski. I co teraz robimy? Gdzie się przenosimy, powiedz mi? Chcesz tego moga pokonać? Tak. Dobra. To muszę zmiksować sobie miksturkę. Ja właśnie też to będę teraz robił. Jest mi malina. Ja do Spidermana chciałbym ograć tak, że usiąść i ciągiem, nie? Bo ta fabuła jest tak tam ciekawa, że naprawdę szkoda grać z takimi przerwami jak gra, a teraz no nie bardzo przy tej budowie. O, dwójeczka. O, pamiętam. Jakby to było wczoraj. Nie, ona jest naprawdę ciekawa, nie? I jest tak dobrze zrobiona. To naprawdę pokazuje, że można robić dobrze gry, nie? No, ogólnie te studia od Sony, które są no, w tej rodzinie, by można by powiedzieć, robią naprawdę dobre gry, nie? No, to nie to, co Bethesda. No to tak, no weź sam tego Starfielda, nie? Medallion Rolled. Na mapie pojawił się czerwony znak. Gdzie czerwony znak? A tutaj jest. Szlak Rolled. Dobra. Wylewelujmy i... Ja dam teraz trochę życia, bo mi tamten to będzie, mok to będzie mi ściągał na ten. I dokąd teraz? Podnóże mauzoleum dynastii. A gdzie to jest? W tym dynastii Mogwynów, nie? To jest podziemie. Obok Nokronu. Ja mam głębiny, a Nokronu nie mam. A do Nokronu jak dostać się? A rzeka tego siofra masz? To jest obok. Rzeka Siofra, tak to mam. Brzeg rzeki Siofra pod I studnią. po prawej stronie. To jest ten w podziemiach, nie? Co, czyli muszę blokować, bo nie mam blokowanego. Czyli gdzie jest zejście? Użyj medalionu. Jak użyj medalionu? Od tego, od którego dostałeś od Vera.
Tak jak przeniosłeś się do kościoła choroby. Medalion. Gdzie ten medalion znajdę? W narzędziach, w Medalion sprawdzę. Rolled to mam. Pamiątka poczwarki. W przedmiotach kluczowych są medaliony, nie? W narzędziach, bo to będzie do użycia, nie? Medalion rycerza czystej krwi, tak? Wejdźmy do tej audiencji. Zapomniałem, że to tak przecież. Pałac Mogłynów. Piorna konwalia 9. poziomu. To już pokazuje, na jakim ten. W ogóle dobra, dojdę od razu do przodu. Znaczy pojadę na koniku. Czy to z tego miejsca, gdzie się przeniosłem, się przyzwiemy? Bo tu jest od razu ten, no, łaska, nie? Kawałek dalej, jak pójdziesz tymi ruinami w górę. Znaleziono mapę. Dotykamy i mamy łaskę. No i teraz będzie zabawa, nie? Będzie. Miksturkę sobie zmieniłeś? Tak. Pół życia tylko, nie? O, krwawienie się nabiło. Zapomniałem. Będziemy ich lać wszystkich? Jest sens? Że oni znikomej ilości dają, nie? Krwawienie kolejna. Kamień Kowalski 7. poziomu, to będę mógł ulepszyć sobie. A nie, bo to ponury kamień niepotrzebny. Run Numena. No i czas na ślimaka. Dawaj. Czy tutaj było coś ciekawego do zdobycia? Myślę, że nie. Kamienny klucz.
Przydałyby się jakieś obszarowe czary, nie? No, naprawdę by się teraz przydały. Tu Tak będzie teraz na przez... jeźdźca chyba, nie? Jak dobrze pamiętam. Tak. Ja też z tym najeźdźcą miałem pewne problemy. O kurde. Co? Miecz mi się odbił od ściany. Jest przedmiot złoty. Ło. No i tutaj masz Run władcy. sklepikarza. Który sprzedaje coś ciekawego? No właśnie nie wiem, bo jest u mnie w formie ducha. Ma ten łuk runiczny. Klucze. Odporność na krwawienie. Nabija krwawienie mok, nie? No. To muszę kupić, dobra, to muszę zrobić małe zakupy. Trzeba trochę wydać run. Niech będzie. Kluczy nie kupuję na razie. Dobra. Czy mogę tworzyć pigułki krzepliwości? Nie, bo ja nie mam przepisu. Kamień Kowalski 8 poziomu. No, już tutaj wszystko zwiedziłeś. Okej. Kurde, ile z niego tych fiolek leci. Upiorna konwalia 9 poziomu. No, to już jest wysoki już poziom. No. Coś tu na dole masz? Nie, tylko napisy tak dziwnie błyszczały, że myślałem, że coś jest. I winda do mogę, Kostkę odparasz? nie? Tak, już tylko tam spojrzałem sobie. I tu jest tych zabójców kilku, nie? No nie kilku. Cała rodzinka jest tutaj. No tu coś jakiś przedmiot leży, nie? Tam oni pilnują. No i to jest chyba bardzo ważny przedmiot. No to lecimy z nimi. Skrzyneczce. Ponury kamień kowalski starożytnego smoka. To jest ten ostatni, nie? To jest ten ostatni. No, to jeszcze do ostatniego trochę potrzeba. A tu jest co? Złoty run 13.
I teraz moje pytanie. Czy przyzywamy się tu przed bossem, żeby nie wchodzić tak na ostatkach sił? No, ja ci powiem, że mam wszystkie te miksturki. No tylko, że ja musiałbym dwie zużyć, nie? No dobra. Idziemy. Wszystko zebrałem, żeby nie zostawił nic. No dobra, idziemy na Moga. Zobaczymy, jak nam z nim pójdzie. Tylko pamiętaj o miksturce, nie? Tak. Ale to zanim się nabije, czy jak już nabijesz? Już przed. Bo ona zabije, tak? Ta jego klątwa. Jak będą trzy fazy tego, no to zabija. Na krwawienie sobie jeszcze ubiorę 7. Ale ty jedziesz, no nie. Dobra, już. Już lecimy. No i cutscenka. No i tutaj niedługo się spotkamy. Świetnie to wygląda, nie? Ja pamiętam, jak za pierwszym razem tutaj dotarłem i go pokonywałem, to coś powiedziałem, że jestem ciekaw, co będzie związane z tym jajkiem, nie? No i się to sprawdziło, nie? Ale From Software ma to do siebie, że jak robi grę, to planuje od razu dodatek, nie? Planuje, gdzie on będzie, budują to od razu w grze przecież. Tak. I później tylko odblokowywanie. W trójce chyba tylko nie było zbudowane, nie? No, dawaj mok. Czekamy na ciebie. Serio? O, wytrącił z równowagi. Krwawienie. Oj, zabił mnie. Nie zdążyłem się uleczyć. A teraz używa się tej jego miksturki? Nie, przed wejściem. No. To odwaliłem. To czekaj, ja dobiegnę. Posąg Mariki. No, ja tak właśnie mi się wydałem. Kurde, mnie. No. Do ogarnięcia. Bo on ma fazy kolejne, nie? Po pokonaniu. Co masz na myśli?
że jak zabierze mu jeden pasek życia, że on się odradza w następnym? Tak mi się. Nie, Czy nie? nie, nie, on ma Nie, on tylko. właśnie to jedno i ona się odbudowuje tutaj życie jego, nie? No, jak nie Jak, użyjemy no. miksturki. No dobra, to już wiem co. Dobra, żeby się tutaj tylko nie zgubić w ciemnościach. Dobra, tu, tędy. Baron Władcy. Użytkownik, lecimy z tematem, zasubskrybował twój kanał. No to lecimy z tematem. Oczywiście pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy nowego subskrybenta. Fajnie się ogląda ostatni live z Days Gone, nie? Ale tu jest widok w ogóle, nie? Posąg Mariki jest u góry, nie? Tak, zaraz przy samym wejściu do bossa. Dobra. Ja to ja nie wiem, czy dobrze pamiętam, jak sfarmiłem chyba tutaj przed tym bossem, bo tu chyba dobra farma jest z tych ludków. No, jak użyjesz tego teleportu? Dobra. Znak postawiony. Mamy to. Ale ogólnie portal też jest świetnie zrobiony, nie? Żeby się dostać do tej dynastii Mogwinów. No właśnie nie pamiętam. Ja chyba nie użyłem tego portalu. Dobra, miksturka. Teraz wiem. Ile miksturka długo działa? Aż do klątwy. I później co? Jak on drugi raz użyje? Bo ja ten średnio pamiętam. No, musimy go jak najszybciej pokonać. Mu damage zadajesz, nie? Więc odwaliłem. No właśnie, druga faza. On lata, przecież zapomniałem, nie? Odsuń się od niego, odsuń. Już więcej mnie wkurzało w nim, nie? Latanie. Tak, teraz sobie przypomniałem dokładnie. Ło. No, skup się na mnie, kolego. Dawaj. Lecz się, lecz, lecz, lecz. Weź ty te krwawienie twoje. Próbuję. Poszedł. No. W ten sposób poszedł. No i dobra, i mamy teraz jego zrobionego. Czyli teoretycznie mamy odblokowany dodatek. No jeszcze DLC musi być, nie? No, ale to już jest, nie? To teraz można już analogowo, tak jak powinniśmy iść. Ale zanim to podpakujemy trochę postać. Muszę trochę w życie włożyć chyba.
Jeden punkcik, jeden i jeden. Dobra. Ale zanim to na tym już zakończymy nasz odcinek, bo jest trochę dłuższy. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. Dzięki za wszystkie łapki, komentarze i do następnego. Cześć!